Trzecia edycja cieszyńskiej godzinówki miała charakter patriotyczny. Wydział Sportu Urzędu Miejskiego, Szkolne Schronisko Młodzieżowe oraz Środowisko Biegaczy w ten sposób postanowiło uczcić setną rocznicę odzyskania niepodległości. W tym roku wersja specjalna. Myślę, że również na sportowo można uczcić stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. I w ten sposób również biegając chcemy to uczynić. Prosiliśmy, zapisując to w regulaminie, żeby uczestnicy w jakiś sposób zaakcentowali jakiś elementem swojego stroju, czy barwami narodowymi, czy jakimś innym elementem tę okazję. Biało-czerwonych akcentów nie zabrakło. Odśpiewano również hymn państwowy. W biegu głównym wystartowało ponad 80 osób. Bieg polega na tym, że w ciągu godziny trzeba zrobić jak największą liczbę okrążeń trasy, która liczy 1225 metrów wokół terenów na terenie w okolicach boiska pod Wałką w Cieszynie. Oprócz biegu głównego zorganizowano także bieg młodzieżowy. Staramy się, żeby zawsze aktywizować również dzieci i młodzież. W czterech biegach dziecięcych i młodzieżowych uczestniczyło w tym roku 16 młodych ludzi. Myślę, że też trzeba ich docenić ze względu na pogodę, bo temperatury na zdjęciach nie widać, a mamy chyba poniżej 10 stopni. W biegu głównym przyznano nagrody dla pierwszych trzech miejsc w trzech kategoriach, a także pamiątkowe statuetki i medale, które otrzymała również młodzież. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.